Cześć moi drodzy, z tej strony Kari i w tym odcinku chciałabym dla Was zrobić recenzję Umaraka Niszczyciela z najnowszej fali na 2016 rok. Zapraszam do oglądania. Pudełko od przodu i od tyłu, w którym znajdziemy informacje o funkcjach bawialnych, kombajnerze, komiksie oraz niebezpieczeństwie. Na dole czeka nas niemiła niespodzianka, czy informacja o tym, że zestaw został zrobiony w Chinach. Struktura zestawu jest szczególnie duża. Mamy tutaj reklamy głównie oraz oczywiście komiks, spis elementów i budowę. Postać Umaraka Niszczyciela wygląda naprawdę groźnie, ale przyjrzyjmy się temu potworowi z bliska. Jego ręce nie posiadają dodatkowej broni, bo same nią są. Mamy tutaj szpony, które są kontrolowane dzięki dwóm korbkom oraz oku Bohroka. Tak, dzięki tym korbkom możemy nimi gniatać. Tak. Oczywiście posiadamy tutaj opancerzenie, którym jest... Tutaj pancerz naszych szkieletów z 2015 oraz najnowszy element na ten rok. Kręgosłup postaci jest specjalnie zabudowany częścią, która występowała już w Grievousie oraz oczywiście jest on zrobiony technikowo, tak aby nasza głowa została specjalnie wysunięta w przód. Mamy tutaj oczywiście nawiązania do Umaraka Huntera, którym jest łańcuch oraz dwa Shadow Trapy. Z przodu nasz tors prezentuje się bardzo ładnie. Mamy tu element, który był używany już do Stormera XL, czy na przykład do Gorzana Szczymy, czy Onuły 2015. Niestety mamy tutaj naklejkę, lecz raczej nie robi ona dla mnie większego problemu w tym zestawie. Oczywiście mamy tutaj też element, który występował w szkieletach na 2015. Nogi Umaraka Niszczyciela są zrobione tak samo jak nogi Huntera, czyli są zdrżnięte. Lecz tutaj mamy połączenie żółtego, takiego właśnie przezroczystego z czarnym. Połączenie nie za bardzo mi się podoba, ale to kwestia sporna. Lecz nogi dają radę i są one tak naprawdę dosyć przemyślanie zrobione. Oczywiście nie zapomnijmy o funkcji ruszanego torsu, która już wystąpiła w pierwszej fali na 2016. Jadąc ku górze mamy głowę, która jest zrobiona w fajny sposób. Mamy tutaj dwa rogi, które posiadają już na przykład skul. Wasze, tylko one tutaj aż tak nie przeszkadzają i są w bardzo ładnym kolorze, bo złotym, a tam były fioletowe. Mamy też funkcję z zdejmowania maski. Głowa jest żółta i wystąpiła pierwszy raz w tej fali, a pod nią mamy mózg czy element pokazujący oczy w kolorze czerwonym. Mamy też nowy element, dzięki któremu możemy tutaj wszystko poruszać. No i oczywiście zaraz pokażę Wam zakażoną maskę kontroli. Maska ta jest zrobiona z wielką dbałością o detale i wygląda ona dosyć ciekawie. Mamy tutaj nawiązanie do wcześniejszej formy, lecz niestety w tym stawie dostajemy tylko jedną maskę, co jest na pewno minusem. Ale wygląda ona bardzo zacnie. Gdy wychodziły zdjęcia na 2016 letnie, byłam szczerze bardzo źle nastawiona do tych zestawów. Nie podobały mi się i uważałam je za okropne koszmary, których nie chcę mieć na półce. Lecz przekonałam strach. No i kupiłam te zestawy. No i szczerze mówiąc, sądzę, że zdały test, a na pewno Umarek. A więc zacznijmy od plusów. Plusami są na pewno nogi, które mamy przerysowane od Umaraka Huntera. Lecz się do nich przekonałam. No i są one dosyć fajnie zrobione, gdyż mają one aż dwie stopy. I się nie przewracają tak jak Onuły 2015. Mamy też fajne ręce, które mają szpony, które są fajną funkcją bawialną. Nowe elementy na 2016 też dają radę. No i ogólnie duży tors to plus tej postaci. Mamy też fajną maskę oraz fajne nawiązania do naszego Umaraka Huntera, za którym nie przepadałam. Lecz u tego wyglądają one dużo lepiej. Minusami jest na pewno duża dziura, ale która jest mało widoczna. Oczywiście też jak dla mnie jest to brak drugiej maski. No i ta naklejka, a tak naprawdę dwie naklejki. Ale w sumie zestaw oceniam bardzo dobrze, bo jest to 7,5 na 10 i szczerze polecam Wam ten zestaw. Szkoda tylko, że kolorystyka nie przypadła mi za bardzo do gustu, ale
To kwestia sporna i raczej większość osób do niej nic nie ma, więc ja się nie będę czepiać. A więc polecam Wam ten zestaw, jeśli chcecie mieć takiego dużego koksa w Waszej kolekcji. Cena to około 100 zł, więc kupujcie, póki bają niekoli w sklepach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!